W ramach projektu Pogoń dla Pogoni najmłodsi gracze szkółki piłkarskiej Pogoni Lwów zagrali sparingowy mecz z Polonią Przemyśl. Mecz odbył się w hali sportowej Hałczyna, a na boisko wyszli piłkarze rocznika 2008-2009. W zaciętej walce zwyciężyli goście z Przemyśla z wynikiem 2-0. Prezes klubu Marek Horbań obiecał rewanż już wkrótce w Przemyślu. No to właśnie zaprosiliśmy do Lwowa Polonię Przemyśl, to nasz partnerski klub. Po reaktywacji klubu Pogoni Lwów to akurat z Polonią Przemyśl podpisaliśmy pierwsze porozumienie o współpracy. To jest odrodzenie przedwojennych, międzywojennych tradycji, międzywojennej współpracy. Mamy szerokie plany na przyszłość. Na pewno w najbliższym czasie pojedziemy do Przemyśla, a możliwie, może nawet nie na jeden dzień, może zrobimy wspólny obóz piłkarski. Właśnie teraz z zarządem i z składem trenerskim Polonii Przemyśl rozgadniamy terminy naszych wspólnych rozgrywek, meczu towarzyskich i turnieju. Dzisiaj na zaproszenie pana prezesa Pogoni Lwów przyjechała do Lwowa najmłodsza grupa szkoląca się w szkółce Polonii Przemyśl SP16. I w dniu dzisiejszym rozgrywamy dosyć długi, bo prawie półtorej godziny taki trening, sparring. Znaczy nasza współpraca z Pogonią Lwów jako Polonia Przemyśl trwa od wielu lat. Ostatnie dwa lata trochę to słabo wyglądało, ale w tym roku już ostro bierzemy się do współpracy i już niedługo Pogoń Lwów będzie zaproszona do nas do Przemyśla na taki turniej właśnie tych najmłodszych grup. No i myślę też, że i grupa seniorów rozegra jakiś mecz z Polonią Przemyśl, która dzisiaj gra no niestety w czwartej lidze, ale będziemy się starali, żeby może w przyszłym roku awansować do trzeciej ligi. Przyjechałem z kolegami z drużyny do Lwowa, z Przemyśla. Graliśmy mecz z Pogonią Lwów, było dobrze, wygraliśmy, ale Pogonia Lwów też dobrze grała. Paweł Kowalski jest rodzicem, którego dwaj synowie, Dominik i Dariusz, uczęszczają do szkółki piłkarskiej Pogoni Lwów. Ja jako rodzic jestem dumny z tego, że właśnie we Lwowie istnieje taki klub, jak lwowski klub sportowy, jak Pogoń Lwów. Ze swoimi tradycjami, z historią i że właśnie dzieci mogą trenować w tym klubie, że mogą się rozwijać, że mogą jakieś nowe znajomości zawrzeć, że mogą krzewić tą polską kulturę właśnie w jedynym, można powiedzieć, polskim klubie na Ukrainie.